panie redaktorze, w ostatnich latach zakupiony został nowy samochód, lekki samochód strażacki. Jednostka się, że tak powiem, reanimowała, przybyło młodych druhów strażaków, są chętni do akcji, szkolą się chętnie. W dniu dzisiejszym odbyła się msza w kaplicy w Harlejowie w intencji druhów strażaków. Został również poświęcony sprzęt, który tutaj jest znajduje się za moimi plecami. To kwota zakupiony za kwotę ponad 60 tysięcy złotych. Wszystkim tym, którzy pomogli w zakupie tego sprzętu, było dofinansowanie tego sprzętu, chciałem serdecznie podziękować. Również serdeczne podziękowania składam druhom strażakom z Harlejowa za ich ciężką pracę, determinację, zaangażowanie, już poświęcają swój wolny czas, biorą udział w akcjach ratowniczych. Dzięki temu my możemy spać spokojnie. Za to im z całego serca serdecznie dziękuję. Panie Boże Wszechmogący, Ty stworzyłeś świat i wszystkie żywioły. Ogień daje nam ciepło i światło, służy do przygotowania pokarmów, topi i oczyszcza metale. Czasem jednak niszczy ludzki dobytek, niesie śmierć ludziom i zwierzętom. Pokornie Cię prosimy, pobłogosław te sprzęty służące do gaszenia pożarów, ratowania ludzkiego życia, aby skutecznie powstrzymywały niszczące działanie ognia. Otaczaj opieką naszych strażaków, którzy będą posługiwali się tym sprzętem, niosąc ratunek bliźnim, i zachowaj ich w zdrowiu. Wybaw nas od głodu, ognia i wojny i spraw, abyśmy zawsze byli gotowi nieść chętną pomoc bliźnim. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Nowy sprzęt pozyskaliśmy z wielu dotacji. Sprzęt jest wyposażeniem naszego samochodu lekkiego, ratowniczo-gaśniczego, który był, można powiedzieć, że naprawdę pusty. Nic nie posiadaliśmy. Pozyskaliśmy sprzęt różnego rodzaju, jak i umundurowanie przeciwpożarowe. Pozyskaliśmy również motopompę, której nigdy nie mieliśmy, do wody brudnej. Zakupiony został również kamera termowizyjna, wentylator oddymiający, który pomaga, wiadomo, przy pożarach, przy pomieszczeniach zadymionych. Sprzęt jest niezbędny do naszej pracy, jakiego do tej pory nasza jednostka jeszcze nie miała. I myślimy, że nie będziemy go używali, ale będziemy mogli zabezpieczać naszych mieszkańców żeby mogli się czuć bezpiecznie. Jest duma, bo tak naprawdę przy ostatnim walnym zebraniu mieliśmy taki plan pozyskać te rzeczy, ale no nie wierzyliśmy akurat w ten plan i ten plan naprawdę z zaskoczeniem nam się udał. Jesteśmy bardzo wdzięczni panu senatorowi Stanisławowi Gołaczowi, panu Ryszardowi Szczygłowi oraz Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska, jak i również panu wójtowi Piotrowi Chabrowi, którzy wsparli nas i wiedzieli, że mocno chcemy tego sprzętu, żeby nasi mieszkańcy czuli się bezpiecznie i że nasza determinacja do takiej pomocy jest bardzo wielka. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odznaczył komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Grzegorza Alinowskiego orderem za zasługi trzeciej klasy dla Ukrainy. Właśnie za tą akcję wsparcia strażaków ukraińskich zaraz w pierwszych dniach wojny. To strażacy z całej Lubelszczyzny, również z powiatu łukowskiego, również z OSP Harlejów, z gminy Serokomla, ofiarowali swój sprzęt, który mieli w garażu, jednokrotnie nowy sprzęt, bardzo sprawny sprzęt, po to, żeby szybko zebrać niezbędne właśnie narzędzia, wyposażenie dla strażaków z Ukrainy. Zostało to przekazane
A tutaj, tak jak powiedziałem, dobro wraca też Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, poprzez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska zechciał wesprzeć strażaków, wynagrodzić, uzupełnić ten sprzęt, który został przekazany. I tutaj dzisiaj mamy taki tego efekt, również to kilka źródeł finansowania, bo i gmina, i powiat łukowski, i ministerstwo, i wojewódzki fundusz, i to wszystko złożyło się na kwotę 60 tysięcy, ponad 60 tysięcy, i dzisiaj możemy cieszyć się tym, że strażacy mają swój sprzęt i dziękuję im za to, że zawsze są z nami, zawsze o nas pamiętają, że są gotowi nieść pomoc mieszkańcom województwa lubelskiego, mieszkańcom powiatu łukowskiego. Bardzo serdecznie dziękujemy. I dzięki współpracy z Narodowym Funduszem w tym roku mieliśmy prawie 3 miliony złotych na to, żeby doposażyć strażaków, którzy przekazywali ten sprzęt. To nie jest oczywiście jedyne pieniądze. W kolejnych latach też będziemy się starać uzupełniać ten sprzęt, który został przekazany na Ukrainie strażakom ochotnikom.